komura, to nie kamera. To jest świat. Koma. Koma to kosmos. Koma to kosmos, to komunikacja. Płynie prąd w komie z miasta do miasta. Nie jesteśmy filmowcami, jesteśmy dokumentalistami. Miasta w komie. Antytelewizja. Polska szkoła antyfilmowa. Łapiesz to? Żaden Hollywood nie ma tego! W Chinach prawie codziennie pali się kolejny człowiek, który postanowił w ten sposób zaprotestować przeciwko okupacji chińskiej. Tymczasem w Pałacu Kultury w sali kongresowej chiński rząd urządził imprezę rozrywkową, na którą zaprosił wielu ludzi z Warszawy, po to, by pokazać, jak świetnie jest Tybetańczykom pod chińską okupacją. Dlatego ta akcja protestacyjna pod Pałacem Kultury to nie ostatnia i nie pierwsza. Dotąd, dopóki Chiny będą okupować Tybet, polskie organizacje będą przeciwko temu protestować, a także zwykli ludzie z Warszawy i innych miast, bo nie brakowało takich. Tybetańczycy pozbawieni są własnej tożsamości obecnie. Rząd chiński planuje przesiedlić ostatnich nomadów, którzy są dzierżawcami tej kultury tybetańskiej. Wszystkie klasztory w Tybecie poddane są ścisłej kontroli komunistycznej partii Chin. Tybetańczycy boją się wychodzić na ulicę, boją się dzwonić przez telefon, boją się wykorzystywać internetu. Wolny Tybet! Wolny Tybet! Wolny Tybet! W ciągu ostatniego roku sytuacja w Tybecie stała się bardzo napięta. O czym przekonać nas mogą tragiczne wydarzenia. Młodzi ludzie podpalają się, aby w ten sposób zaprotestować przeciwko zasilającej się przemocy władz chińskich. Jak chcecie poznać magiczny Tybet, to tu są prawdziwi Tybetańczycy z Tybetu i oni wam mogą opowiedzieć, jak wygląda sytuacja w Tybecie, więc nie musicie iść do sali kongresowej i oglądać szopki w stylu propagandy socrealistycznej. 63 osoby dokonały samospaleń w Tybecie w wyniku represji, jaką zafundował im komunistyczny rząd Chin. Nie słuchajcie tej propagandy, ci